Właśnie tu, w tym miejscu, gdzie stoimy, ma powstać recykling opon samochodowych, o który mieszkańcy tej okolicy i my, pszczelarze, walczymy, żeby nie powstało. W okolicy są właśnie tutaj stawy dookoła, wyrobiska po glinach, gdzie pszczoły zaopatrują się w wodę. Spowoduje to zatrucie całego środowiska poprzez lasy, grzyby, jagody, wszystko. I wszystkie inne żyjątka, które właśnie żyją na tym terenie i są bardzo zagrożone gatunki. Załóżmy żaby, takie kumaki, nie kumaki, wszystko. Jaszczurki. No, a także... No właśnie, bo z tego no w tym stawie po prostu, jak powstanie ta inwestycja, będzie zakwaszona woda i wszystkie pszczoły na tym terenie, bo w sumie to tam się znajduje, w tamtą stronę, nasza pasieka, a właśnie ten pszczelarz, który ma właśnie, mieszka w Sulęcinie i ma te pszczoły, to tam ma swoje pszczoły, wystawia i one też pobierają z tego terenu wodę i dokładnie z tych stawów tutaj dookoła, wszystkich, co się znajdują, i po prostu te pszczoły zginą. No.